Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Human Fall Flat na moim kanale. I ja mam pytanie, czy ta gra naprawdę mnie pod sam koniec chce zdenerwować, bo to co ona tutaj wyrabia, to jest momentami prze... Czekaj, dawaj to, bierzemy. A to się złap się tu, o tak. I jedziemy, majster, tam. Mam nadzieję, że damy radę. To nie może być takie trudne. To się musi udać. No właśnie, a niech nie do nas to wyciągniesz. Znaczy nie, może tu już nas niech puści. Okej, okay, a tu mamy rampę i tak sobie wyjdziemy. Nie, no dobra, w sumie to nie było takie trudne teraz. A gdybym poprzedniego poziomu tak bardzo nie przekombinowywał i ta wajcha by mi zadziałała za pierwszym razem, to też by było spoko. Dobra, mamy to. Najgorzej, że nie mamy kabli. I wy chcecie mi powiedzieć, że ja po te kable mam tak skoczyć, takim susem tutaj. Chyba sobie jaja robicie, przecież ten człowiek mi się ledwo trzyma podłogi. A wy jeszcze chcecie, żebym... Czy to nie było fachowe? Kto to powtórzy? Jo, ale jestem po prostu pod wrażeniem sam swojej umiejętności. Nie no, to był fuks, umówmy się, totalny fuks. Pyk, jeden kabelek. Dobra, nie no, to mi się podobało, to było spoko. Dawaj czerwony, przyczepimy, come on, do przodu, jest pięknie, świetnie, tak powinno codziennie. I majster, góra, dół. Jest jeszcze parę, że przypadkiem to postawiliśmy do pionu. Nie wierzę, ale no, nie, to jest nie do powtórzenia. No, jeszcze tylko zaczepimy to i powinniśmy być szczęśliwymi użytkownikami tej przecudownej bramy, przez którą mam zamiar tylko po prostu podnieść ją trochę i przejść. I nara. Nic więcej mnie nie obchodzi. A co ja robię tutaj? Wiecie co? Ja bym ten cudowny generator chciał zagolić. O właśnie, i dać go tutaj. A dlaczego, Mateusz, geniuszu, nie wziąłeś tego generatora, którego tachałeś do odciążnika i nim nie uruchomiłeś tej bramy? Nie, ja po prostu, wiecie co? Ja w tym momencie coś zrobię. Wezmę to. Uwaga, i to będzie szczyt po prostu głupoty i szczyt głupich zadań w tej grze, jeśli się uda to odpalić z tego generatora. Uwaga, nie, bo to jest... Mateusz, Boziu, jak ty czasem myślisz, kto ci po prostu... Nie, nie wierzę, uwaga, jak to się uda. Widzieliście poprzedni odcinek, a dokładnie jego końcówkę? Ja to tu tachałem specjalnie. Brak mi słów. I uwaga, i tu jest dalszy ciąg, tak? Będzie safe, dziękuję. Pozamiatane. Jak to można było bardzo i fajnie skrócić? Dlaczego? Nie, po prostu ja czasem się zastanawiam, czy te odcinki puszczać. To była taka porażka w tym momencie. A tu co się dzieje? Co, ja mam węgiel do pieca włożyć? Chodź tu, ewidentnie coś nie chce działać. No to bierzemy pokrywę, dajemy w dół, dajemy tu węgiel, proszę bardzo. Cokolwiek to ma to robić. Masz. Zapłoniesz. Zamykamy. Wieko. Dobra. No to nic, pozostało nam jedynie. Są dwie drogi w dodatku. Tam można coś tam się pewnie po węgiel jedzie. Węgla dołożę i wtedy to rozsadzi. Jak to jest skrętne. A jedzie to samo? O ja. To jedzie samo. A może ciut szybciej? O ja. Skręcaj tym. Dobra. Jedziemy. To nie powinno być jakoś specjalnie trudne. Jeśli uda się mi teraz wziąć ten zakręt, to będzie ok. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Nie, 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 nie. No. To jest dobre. Czekajcie, bo nie mogę do tyłu. Tak w poprzek to jeszcze tu nikt nie stał.
Okej, okay, wybierzemy ten zakręt. Dobra, to się nam udało. Teraz wykręcimy. Powiedziałem, wykręcimy. Okej, ten ma o wiele niższy promień skrętu. Jest. Dobra. Trudniejsze niż możecie sądzić. Ja bym proponował jechać sobie wolniejszym tempem, naprawdę jechać wolniejszym, a jednak tam dotrzeć. Tu jest jeszcze tym bardziej zakręt teraz. Nam się nigdzie nie śpieszy. Se powoli wyjedziemy. Gdzieś, nie wiem, cokolwiek to leci. Nam na pewno to do czegoś będzie potrzebne. Dobra, dawaj gazu. O tak. I teraz co? Tu jak się podstawię, nawet mam dwie furgonetki. A po co mi dwie? Jakby ktoś uznał, że tu idzie do góry na piechotę, że tym nie chce jechać. Hop. Stop. No i teraz mi się najprawdopodobniej nasypie, jeśli tylko to jakoś uruchomię. A, tu do kopalni jeszcze można wejść. Dobra, okej. Cofam wszystko. Pytanie. Pochodnia. Łopany. Co mi tu dajecie za różne ciekawe rzeczy? Mam ją wziąć? Bo tam jest na przykład ciemno czy coś? A mogę już od razu płonący węgiel wieść? Nie, pochodnia może być, wiecie do czego? Do podpalenia innych piecy. To niech mi się załaduje. Spoko. Czyli dobrze, że tam z tymi piecami się bawiłem. Pytanie, ile tego węgla potrzebuję? Załóżmy, że w każdym po 4. Niepotrzebnie z tamtych niektórych wynosiłem, nie? Bez sensu. Czekaj, ile też mi się zapten. Ile mi się, słuchajcie, zmieści do tej ciężarówki. Tym bardziej, że jak już nią jadę, to pojadę nią bardzo bezpiecznie, żeby dotrzeć i wam to najwyżej na filmie po prostu przyspieszę tylko. O właśnie, o to chodzi. A wiem, po co są dwa tiry. Po to, żeby, słuchajcie, jechać we dwóch. O, jest patent życie. Czekaj, ja się też wyślę to. Ej, no ale więcej chyba już nie będzie trzeba, nie? Będzie tego dość. Jak mi tego jednego zabraknie, to się wkurzę. Patrzcie, jak skacze. To jest to. Dobra, jeszcze dwa. Stój. Jest dobrze. Jak tam pakowanie? Mam nadzieję, że pochodnia jest. Ty, no nie widzę pochodni. Gdzie jest pochodnia? No nie żartuj, że tu mi została. Ona jest potrzebna. Jest, dobra, mamy wszystko. Dobra, nie uruchamiaj tego. Ja podejrzewam, że możemy jechać. Mam nadzieję, że tu jakoś dookoła, nie da rady, przecież była gdzieś druga ścieżka, nie? Jest drugi przejazd, najprawdopodobniej i tędy. Tu naokoło, żebym nie musiał nawracać, choć to nawracanie to nie jest taki zły pomysł. Przejdziemy sobie inną drogą, żeby poznać, a ja wam to najprawdopodobniej po prostu wezmę i przyspieszę, tak? Żeby was nie zanudzić tym jeżdżeniem moim.
Super, ale miałem, słuchajcie, save, więc nie jest tak źle. Jak mi dali save. Patrzcie, bez trzymanki. Można tego przyspieszyć? Można. Tylko złap sobie lepiej kierownicę. Okej, okay. Nie będę wam tego przyspieszał, w sensie w postprodukcji, bo i tak to śmiga bardzo szybko. Wrzuciłem drugi tryb. I to jest trudniejsze niż jakakolwiek inna gra. Okej, okay. Drugi bieg, a myślałem, że jak jedziesz załadowany, to z drugim biegiem, że mogę tylko zapomnieć o nim. Dobra, to coś czuję, że tą elektrownię wysadzę w powietrze. Okej, okay. Nie chcę spaść w przepaść, nie! Dobra, powtórka, moi drodzy, z rozrywki. Spadłem, ale do dwóch razy sztuka. Zapakowałem, może nie wszystko na nowo, tam tylko pochodni nie było. Jako taka pochodnia się nie zapisała. Ale jest jeden problem, że wtedy... Znaczy, w sensie teraz nic nie będę mówił, jedziemy po prostu. Jedziemy i skupmy się na tym, żeby dojechać. Ja już nie chcę nic paplać. Tylko naprawdę zajechać tam. Błagam, przede wszystkim tylko tą drogę pokonać, a potem już będzie git. Trochę wyrównaj. Jak znowu spadniemy tu w tym miejscu, to ja nie ręczę za siebie. Okej, zakręt. Zostaw, wystarczy. Jest to, dwóch razy, dziękuję. Okej, teraz tylko dotrwać jeszcze kawałek. Jeszcze pod piecę zajechać. Zajechać pod piecę i wszystko będzie naprawdę git. Wykręcaj. Tu mamy dziurę, ale przejedziemy ładnie. Nie no, fenomenalnie. Okej, udało się. Tak, żeby daleko nie chodzić. Pyk. Za 100 punktów! Ja nie chcę nic mówić, no to dobra, moi drodzy. To teraz będziemy... kiprujemy, o. Ale jazda do góry. Wywalić to wszystko. Nawoziliśmy węgla. Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Okej? Okay? Wszystko? Wyrzuciło? Spoko. No to teraz, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wziąć po jednym kawałku. W sumie nie pomyślałem, żeby wziąć jakieś mniejsze, ale wziąłem od razu większe, bo stwierdziłem, że większe to większy ogień i nie będzie ich trzeba aż tak dużo. Ale myślałem, że... znaczy... myślałem, że będzie je w sumie ciężko zapakować. Ale teraz weźmiemy pochodnie i spróbujemy to podpalić. I zobaczymy, ile tak faktycznie... złap tą pochodnię dwoma rąsiami. Dwoma rąsiami. Ile to tak faktycznie... O, spoko. Ile trzeba kawałków w każdym piecu? Nie no, fajny poziom. Najpierw jest na split screenie. Wpadnie kumpel, to we dwóch w to zagramy. Ale może być fajna zabawa. Będziemy sami, to znaczy będziemy, jeden drugiego będzie opieprzał. Mega wam polecam tą gierę. Hopa. Po ile? Po cztery kawałki? Najwyżej w tamtym piecu trzecim, nam po prawej stronie, mamy za dużo. Po pięć, mamy za dużo, więc, ale nie, nie zabraknie nam, jest wystarczająco. A więc mógłbym teoretycznie... Ja to chciałem na początku wysadzać, no brawo ja. To co, git? Można zamknąć? Dziękuję. Jest dobrze. Super patent, ej. A zanim zanim zakończymy, no, będzie odcinek jeszcze troszeczkę potrwa, ale słuchajcie, mega was zapraszam na inne serie na moim kanale, szczególnie na wirtualną rzeczywistość z Minecrafta, z innych gierek, to co tu biegam z hełmem po pokoju, naprawdę mega fajna sprawa, jeśli chodzi o odcineczki, także wam polecam, a tym bardziej, że jak chcecie zobaczyć, jak ja zaczynam przygodę z Minecraftem, to też musicie sobie wejść. Pytanie, czy taki mały klocuszek, to co tu mam, to jakby załatwia sprawę. Dwa na raz? Zapomnij. Było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Dobrze, tam to weszło. Wlazło to do tego pieca. Dawaj węgiel, kolejny. Pyk. Dobrze jest. No teraz pochodnią to popchnę i przy okazji podpalę. Nie podpieraj się o ścianę, tylko o pochodnie. Jest ok, podpaliliśmy. Jeszcze jeden fragment. Dobra, to już możesz wywalić, to nas nie interesuje. Czekaj, czy taki chyba załatwi sprawę, nie? Bo tu... W końcu nie wiem, czy ta gra sczytuje kawałki, w sensie wielkość tych kawałków.
czy... Jest. Funkcjonuje. To co, pozamykam piecyk? No, jest. To co teraz? Co się wydarzyło? Zaczęło tu, nie wiem, coś śmigać lepiej. O, patrzcie jak nawija szybko, to teraz mnie wywinduje do góry. Łopany. Jestem. Ty no, ale dobra, no i co ja mam zrobić? Skoczyć do tamtego generatora? No to... Dajcie spokój, przecież to mnie nie może wywalać tam wtedy. Jeszcze wyżej. Dobra, lewituję mój gościu. Idealnie do ściany. O! Czy ja naprawdę muszę tu wejść? Tylko, że coś zepsułem znowu. I my, słuchajcie, naprawdę przez całą grę, wożąc ten węgiel, przez cały poziom robiliśmy to tylko po to, żeby co? Żeby tu sobie wyjść na górę. I jeszcze w dodatku nie umiem. Okej, jest. To teraz w prawo. Roń się. I hopa! Jest, dobra. Przeskoczyłem. To teraz co? O nie, kolejny. I ja, ale jazda. Że to jest niewykonalne, co wy ode mnie chcecie. Teraz jak już jestem w drugim, to teraz żebym tego nie zepsuł. Żebym nie spadł na sam dół. Jest. Okej. Wiecie co, jak już jestem tutaj, to ja bym proponował być szczęśliwym z tego powodu. I naprawdę robił to bardzo powoli, to co teraz robię. Jest wyjście, znaczy wejście. Rąż się do góry. I drapiemy się. Cokolwiek tu ma się wydarzyć, jest, zakończyłem najprawdopodobniej. Udało się, the end, pytanie. W sensie pytajnik. I czy to jest naprawdę the end? Credits. Game design. Ale fajne, mogę to złapać po drodze? Mogę. Bierz to ze sobą. A i wtedy opadam wolniej. Ale faza, dobra, puść. Przebijamy się. Master. Fajnie to zrobili. Ta końcówka. Ale oryginalnie, na maksa. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o mnie i tą grę, mam nadzieję, że mi się podobało. Mi się fajnie bawiło. Tam, nie wiem, takie momenty, wiecie, no jak to gra zręcznościowa. Są w niej momenty, w których jakby już bierze was, zalewa was krew dosłownie, bo wam coś nie chce wyjść. Albo nie, że nie wiecie jak to zrobić, bo tu raczej gra jest mega intuicyjna. Tylko, że czasem... Widzicie co się stało? Się zbugowałem w K. A dobra, opuścił się. I co chciałem powiedzieć? Że czasem ten irytuje, ale takich momentów miałem dwa może tylko. I spoko, także mega fajnie, mega przyjemnie, naprawdę super zagadki. Bardzo wam polecam, tym bardziej, że jak się będzie grało na podzielonym ekranie, będę miał kumpla drugiego. Będziemy cisnąć z tym... tymi węglem, będziemy to wozić, będziemy się opieprać nawzajem, to może być naprawdę świetna zabawa, więc tak do rozluźnienia, znaczy no taka luzacka giera przy piwku, przy chipsach, wiecie, na podzielonym ekranie z kumplami do pogrania, świetna, mega polecam. I co? I to tyle. Można wyłączyć te napisy jakoś? W sensie przeniknąć. Escape. Exit to main menu. Dziękuję. Trzymajcie się, miłego dnia. Jeśli znajdziecie jakieś fajne gry zręcznościowe na Steamie, czy jakieś inne takie, żeby się pobawić i nagrać fajną serię, piszcie. To tyle, miłego dnia, hej.